Moim gościem jest pan Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu, jednocześnie prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Witam pana serdecznie, panie prezesie. To będzie najlepsza majówka w historii z punktu widzenia hoteli, wszystko już wyprzedane. To się okaże, zobaczymy jaka pogoda będzie, ale rzeczywiście zainteresowanie jest duże i systemy rezerwacyjne są bardzo obciążone na ten okres. Zapowiada się nie najgorsza pogoda, ale to chyba już nie patrzą klienci na pogodę, po prostu rezerwują, no bo muszą z dużym wyprzedzeniem to robić. Tak, majówki zawsze cieszą się dużą popularnością. Może ta jest taka szczególna, bo biorąc dwa dni urlopu mamy tam chyba 7 czy 8 dni wolnego. W związku z tym pewnie to taki pierwszy urlop wakacyjny. A gdzie pan obserwuje tak z punktu widzenia właśnie tego okresu, który w zasadzie nie jest okresem szczytowym, bo szczytowym są wakacje, gdzie pan obserwuje taki największy popyt w tej chwili na rynku i czy widać rosnące ceny? Musimy odróżnić miasta, tam gdzie jest przewaga biznesu, czyli tego ruchu biznesowego w stosunku do tych lokalizacji, czy tych destynacji, gdzie ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, czyli cały pas morski, góry, Mazury. Zainteresowanie biznesu miastem jest właściwie w tej chwili w cyklu ciągłym. Nie możemy mówić nawet o wysokim sezonie i o małym sezonie, tak jak było to jeszcze parę lat temu. W tej chwili goście biznesowi przyjeżdżają do nas od stycznia do grudnia, oczywiście z małymi jakimiś różnicami, ale ta frekwencja utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Co ciekawe i co nas bardzo cieszy, bardzo uaktywniły się weekendy, dni weekendowe, które tradycyjnie były puste w Polsce. W tej chwili ze względu na rozwój silnej infrastruktury, szybkie połączenia między miastami, ale też i ofertę, którą miasta przygotowują, te city breaki, te szybkie wypady na weekend dla ludzi, którzy są zapracowani, przepracowani, one również wzmacniają frekwencję. Czyli coraz mniejsza sezonowość, coraz mniej dotyka branży ta sezonowość. Tak. To była zawsze koszmarem, tak. Prawda? A czy ten weekend majowy, o którym długi weekend oczywiście, o którym wspomniałem, czy on już właściwie cenowo jest porównywalny z wakacjami w tej chwili, jak się patrzy na branżę hotelarską? To trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć, dlatego że mamy jeszcze kilka tygodni przed sobą. Im bliżej tych dni, tym te ostatnie miejsca będą sprzedawane po najwyższych cenach. Zakładam, że prognozy pogodowe będą dobre. Ci, którzy dzisiaj z wyprzedzeniem robią rezerwacje, czy zrobili już je kilka tygodni wcześniej, mieli możliwość jeszcze łapania tych miejsc rezerwacji po cenach stosunkowo niższych, ale ceny rzeczywiście w Polsce ruszyły do przodu w ostatnim roku, a to ze względu na wysokie frekwencje roczne. No właśnie, a właśnie, jeżeli już jesteśmy przy tym wątku, to można ocenić, jaki to był skok, czy to już poruszamy się już w cyfrowych? No można. W Orbisie na przykład mieliśmy frekwencję, wzrost do 70, już teraz prawie 5%. No to jeżeli uwzględnimy wszystkie święta, czy takie okresy bardziej ze spowolnionym ruchem turystycznym, to ten przyrost jest dość duży. To jest kilka punktów procentowych z roku na rok i tak się dzieje od kilku lat. Co robią hotelarze wtedy? No hotelarze podnoszą ceny, bo to jest naturalny odruch. Jeżeli są wysokie frekwencje, a nam zależy głównie na wskaźniku tak zwanym RevPAR, czyli iloczynie średniej ceny i frekwencji. Czyli w skali roku ile wzrosły ceny, można powiedzieć, w polskich hotelach? Tak, one wzrosły około 5-6%. Czy powyżej inflacji, czyli inne nazywanie. Ale proszę powiedzieć, czy Polska staje się rzeczywiście takim miejscem, alternatywą dla tych wyjazdów zagranicznych? Dla Polaków? Zdecydowanie tak. Tutaj kilka czynników bierzemy pod uwagę. Po pierwsze, lepsza oferta dla Polaków w tej chwili. Zdecydowanie widzimy poprawę oferty dla osób wypoczywających. Oni nie muszą już jechać za granicę zimą, żeby jeździć na nartach. Ta infrastruktura się znacznie poprawiła w kraju. Poza tym jest to krótszy wypad, oszczędzają na podróży. Po drugie, tak jak wspomniałem, infrastruktura drogowa, czy kolejowa, czy lotniskowa, już w tej chwili liczba połączeń lotniczych, dostępność dróg, szybkość przemieszczania się, to też ma określone swoje znaczenie. I po trzecie, sama baza turystyczna, baza noclegowa jest już na takim poziomie, że my się nie musimy wstydzić. To już raczej liczymy na to i tutaj akwirujemy naszych gości, żeby coraz więcej zagranicznych turystów przyjeżdżało do Polski i ta liczba się stosunkowo... I to się dzieje, tak? Z roku na rok jest przyrost turystów zagranicznych, czyli osób, które przynajmniej jedną noc spędzają w Polsce.
w kraju rośnie. Mamy w tej chwili ponad 17, mniej pół miliona osób w 2017 roku. A gdzie ten strumień turystów zagranicznych się kieruje? Tradycyjnie Kraków? Tradycyjnie tak. Kraków, Wrocław, Gdańsk, no Warszawa jako miasto biznesowe, to są te topowe miasta, które ściągają większość turystów zagranicznych. Ale a jeśli chodzi o wypoczynek, rzeczywiście doceniają już polskie góry? Pasma morski, tak. Niemcy, czyli zachodniopomorskie, Gdańsk, Trójmiasto, Sopot. A proszę powiedzieć, jaki był właśnie pierwszy kwartał, jakbyśmy patrzyli, pierwszy kwartał tego roku? Czy utrzymane są trendy z ubiegłego roku? Właśnie tempo wzrostu? Ja ze względów oczywistych nie mogę podawać wyników jeszcze Orbisu. My będziemy 27 publikowali, ale szerzej o rynku, tak jak orientuję się, bo robiliśmy takie sondy wśród członków Izby Hotelarskiej. Tak. Oni mówią, że ten kwartał jest porównywalny do ubiegłorocznego. Nie ma jakichś spektakularnych wzrostów, ale nie ma też spadków. Niektóre hotele, to w zależności od lokalizacji. Ale to by oznaczało, że jakieś wyhamowanie nastąpiło? Nie, to by oznaczało, że baza ubiegłego roku już była wysoka, bo my od kilku lat notujemy wzrosty, więc te wzrosty nie mogą iść w nieskończoność. W związku z tym te przyrosty są coraz mniejsze, bo porównujemy się do coraz wyższej bazy lat ubiegłych. Ale nikt nie narzeka jeszcze. Nie mam sygnałów, które by mówiły o tym, że następuje spowolnienie. No tak, bo spadku nie ma. Ale jak pan sądzi, ten cały rok, jakbyśmy patrzyli na cały rok, to będzie na plusie? Znaczy będzie 18, wzrost powinien przychodowo? Być powinien być na plusie. Oczywiście zawsze się zastrzegam. Ale niższym niż rozumiem ubiegłego roku. Jeśli mówimy o dynamikę? Tak. Dynamika. Mówimy o dynamice, tak. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że coraz więcej nowych pokoi wchodzi na rynek. Jednak mamy do czynienia ze wzrostem podaży na wielu rynkach. To takie szczególne, które budzą nasze obawy, to jest rynek na przykład Trójmiasta, Gdańsk, rynek warszawski, gdzie już w tysiącach liczymy przyrost pokoi na powiedział pan, że to budzi obawy, czyli obawia się pan, że tu za dużo jest, tak, że rynek może z tego nie wchłonąć. Dopóki jest koniunktura i wzrost gospodarczy na poziomie ponad 3%, 3,5%, ja się nie boję raczej o te miasta, gdzie mają przewagę ruchu biznesowego, natomiast pamiętajmy o tym, że te cykle koniunkturalne jednak w gospodarce one występują wcześniej czy później i będzie spowolnienie gospodarcze. Wcześniej czy później będziemy mieli do czynienia z kryzysem i wtedy trzeba będzie jakoś spłacić kredyty zaciągnięte na budowę hoteli. Wtedy się okaże, które hotele były dobrze budowane, sensownie i dobrze zarządzane, tak? Kiedy założenia były właściwie dobrane, kiedy był test, tak zwany crash test, czyli przyjęcie konserwatywnych wskaźników do testu efektywności na wypadek kryzysu. Właśnie, a jakie trendy tak naprawdę widać na tym rynku? Które segmenty hotelowe zyskują najbardziej na popularności? A które tracą? No, może tak też jest. To musimy podzielić teraz na miasta i na regiony atrakcyjne turystycznie. Te regiony atrakcyjne turystycznie są nastawione na klienta, który nie ma zasobnego portfela, więc one muszą budować, tam muszą być budowane hotele w kategorii 2-3 gwiazdek. Czasami 4, w zależności od tego, jaki jest ten towarzyszący program. Miasta są bardziej nastawione na ruch biznesowy i tutaj poszukujemy 4-gwiazdkowych hoteli głównie, ale też pamiętajmy o tym, że coraz więcej jest operatorów linii lotniczych, którzy dowożą młodzież, która chce na te city breaki czy szybkie takie wypady zagraniczne poznać miasto, poznać jego kulturę. Im nie zależy na hotelach 4-gwiazdkowych i 3-gwiazdkowych. Oni szukają hoteli ekonomicznych. Więc tak naprawdę to spektrum jest od 1 do 5-gwiazdkowych, tylko w zależności, gdzie je ulokujemy, na którym rynku, możemy mówić o przewadze któregoś z segmentów na tym rynku. No właśnie, ale który ma najlepsze perspektywy? Który się tak naprawdę najszybciej rozwija? Właśnie, czy te ekonomiczne, czy te 5-gwiazdkowce na przykład? W Warszawie to będą hotele 4-gwiazdkowe. Tak? Jest kilka hoteli 3-gwiazdkowych, które są w budowie. My budujemy hotel ekonomiczny na Powiślu Orbis, ale głównie będą to hotele 3-4-gwiazdkowe, bo tu jest większość gości, którzy przyjeżdżają w celach biznesowych. Czyli to się nie zmieni, te 3-4-gwiazdkowe będą dominowały. Ale w Krakowie już będzie dużo hoteli 1-2-gwiazdkowych, dlatego że tam przyjeżdża dużo osób, które liczą na tanie zakwaterowanie i na spędzenie czasu bez zamożnych portfeli. A na przykład apart hotele, co pan o nich sądzi? To też jest nowy trend. Jest trend nowy i przyszłościowy. To jest produkt, to jest hotel, który jest przeznaczony dla gości, którzy szukają lokalizacji na dłuższy pobyt.
Tak? Oni chcą mieć na przykład małą kuchnię zaaranżowaną w tym lokalu, oni chcą tam spędzić czas bardziej swobodnie, nie poddawać się rygorom takiego typowego życia hotelowego, tak? Gdzie jest śniadanie na dole, gdzie jest w restauracji, gdzie jest danie restauracyjne, gdzie jest room service, lubią sobie sami coś przygotować. Nie potrzebują tej całej obsługi konferencyjnej, na przykład, która towarzyszy hotelom. Mhm. Potrzebują być może salkę spotkań małą, ale to już nie będą hotele z rozwiniętą infrastrukturą na... Ale państwo też wchodzicie w ten segment. Wchodzimy, bo widzimy tutaj dobry segment na rynku, który da nam uzupełnienie tego, czym my dzisiaj oferujemy. Mamy kilka marek, które są markami oczywiście Accoru, naszego większościowego akcjonariusza. Mówię tutaj o całej rodzinie Ibis, Ibis Budget, Ibis Type, Ibis, Nowotel, Mercure, Sofitel, ale mamy jeszcze w portfelu IM Gallery i Pullmana. Apart Hotel, jakim jest Adagio, będzie uzupełnieniem tego portfolio, które mamy wśród marek. A nie boi się pan przegrzania koniunktury w ogóle na rynku, że jednak no, za dużo już tego się buduje? Że... Trudno powiedzieć, że się boję. Ale ma pan redaktor rację, mówiąc, że to przegrzanie koniunktury może nastąpić i wcześniej czy później pewnie do tego dojdzie, dlatego że cykl powstawania hotelu to jest kilka lat co najmniej. To są jakieś badania, to jest zakup działki, to jest staranie się o dobry projekt, potem jest zdobycie WZ-ki czy robienie tego w ramach planu zagospodarowania. No i sam cykl budowy i wprowadzenia na rynek to jest minimum 4, czasami 5 lat. Zwróćmy uwagę na to, że od kilku lat w Polsce jest bardzo dobra koniunktura hotelowa. W związku z tym biznesplany, które powstają pod budowę nowych hoteli, one się opierają o wyniki historyczne w tych ostatnich latach. Profesjonalni inwestorzy, czy profesjonalne firmy, które zajmują się deweloperką hotelową, one wykorzystują nowoczesne metody przy opracowaniu biznesplanów zakładające również i analizę wrażliwości na wypadek spadku koniunktury gospodarczej. Ale często jest tak, że jak ktoś złapie dobrą działkę, indywidualny inwestor dostanie kredyt, po prostu realizuje projekt, nie zastanawiając się, co będzie w złych czasach. A to tempo inwestycyjne, ono nie spada w zasadzie w tej chwili? Czy widać już jakieś symptomy, że coraz mniej się buduje tych hoteli? Odwrotnie, coraz więcej. Coraz więcej. No właśnie, przy tym, że przy sytuacji, kiedy spuszczają się, zwłaszcza się ten wzrost przychodów, no to jest rzeczywiście... Tak, dlatego, że dzisiaj jesteśmy świadkami tego, co było w decyzjach inwestycyjnych 2-3 lata temu. Tak? W tej chwili te projekty wchodzą w fazę budowy, a przecież 3 lata temu nie mówiliśmy jeszcze o tym, że grozi nam spowolnienie gospodarcze. Wszyscy wchodzą nowe sieci w tej chwili? Będzie otwarty hotel Raffles, mega luksusowy przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. No taki przykład, tak? Sieci ekskluzywnej, ale generalnie i to niedługo, ale czy generalnie widać, że te nowe sieci pojawiają się, nowi gracze? Może nie tyle nowe sieci, co marki. Pojawiają się nowe marki, które należą do sieci, które już operują w Polsce. Na przykład marka Moxie, to jest marka z Mariotta. Mhm. Tak. Ona będzie wchodziła na rynek, czy już wchodzi. No, poza tym pamiętajmy o tym, że na tej fali globalizacji te sieci wzajemnie się przejmują, konsolidują. Niektóre marki pojawiają się nowe, inne znikają. To jest ciągły ruch w tym interesie hotelowym, bo oczywiście każdy chce wygrać najlepszą pozycję dla siebie. No i pamiętajmy też o tym, że sieci nie inwestują swoich pieniędzy. Mało kto wie, że to jest właśnie franczyza, tak? To jest franczyza albo umowy o zarządzanie, czy też umowa dzierżawy. To jest zupełnie ktoś inny stoi za nimi. To często jest polski kapitał. Dokładnie tak. Akurat my jako Orbis łączymy te dwie formy. Mhm. Inwestujemy swoje środki w rozwój naszego portfolio, naszych portfela hoteli, ale też staramy się rozwijać w ramach tak zwanego asset light. I tutaj szukamy partnerów do współpracy w ramach franczyzy czy zarządzania. A jak się w tej chwili walczy tak naprawdę o klienta? Polski klient chodzi do takiego, który jest bardzo wrażliwy na cenę, ale czy to tylko ceną się walczy, czy pewną oryginalnością? Sporo różnych pomysłów gościach hotelowych, tak, o klientach hotelowych. No tak, tu dochodzimy do sedna sprawy. Jest ogromna zmiana kulturowa w tej chwili. No proszę zwrócić uwagę choćby na taki fakt, że 85% ludzi ma smartfony na świecie. 85% populacji. Tak? Średnio dziennie 150 razy sprawdzamy swój smartfon, czy tam są jakieś nowe wiadomości. Dostęp do informacji jest bardzo szybki i powszechny.
W związku z tym nasi klienci, nasi goście mają te same cechy. Oni chcą być online podłączeni przez smartfony do systemów rezerwacji, do przeglądarek zdjęć, do różnych pośredników, którzy oferują, porównują ceny. Oni po przyjeździe do hotelu chcą być szybko obsłużeni, nawet za pomocą tych narzędzi. Nie potrzebują nawet kontaktu z recepcjonistą. Oni muszą mieć szybką obsługę przy check-inie, pójść do hotelu, załatwić to, co mają do załatwienia w mieście, wyjechać i również być szybko obsłużeni przy wyjeździe. My z kolei, żeby sprostać tym wymaganiom i oczekiwaniom, musimy mieć jak najwięcej informacji, jakie są preferencje tych gości, na czym im zależy. Indywidualizujemy to bardzo i dzisiaj nie można powiedzieć, że rozwiązania są dobre dla wszystkich. Każdy ma swoje indywidualne preferencje i trzeba umieć dotrzeć do tych preferencji, żeby zdobyć lojalność klienta, żeby on się stał uczestnikiem, członkiem naszego programu lojalnościowego, jakim jest Le Clap Accor Hotels. To jest cały zespół nowych technologii, który jest zaprzęgnięty do tego, żeby jak najbardziej uczynić gościa lojalnym w stosunku do marki czy do sieci. Przyciągnąć, ale to jest rzeczy, tak, że design ma tutaj znaczenie, taka właśnie oryginalność wystroju. Również trzeba dbać, żeby tak zwany produkt, czyli ta usługa hotelowa, ale częścią niej jest przecież wystrój pokoju, czy wygodne łóżko, czy to, co jest w łazience, żeby to się zmieniało, żeby gość widział te zmiany, żeby on wiedział, że podąża za oczekiwaniami gościa, żeby to nie stało w miejscu kilka lat, czy kilkanaście, jak się to zdarza. Hotele wciąż muszą się zmieniać. A proszę powiedzieć, czy właściwie bez współpracy w tej chwili z takimi platformami jak Booking.com, Trivago, Travelist, czy to w ogóle w tej chwili hotel może funkcjonować, czy nawet sieć hoteli? To zależy. Tak na pierwszy odruch odpowiedziałbym, że nie może, dlatego że to jest współpraca długofalowa. My nie współpracujemy z dnia na dzień, tylko współpracujemy w długim okresie. Umowy są zawierane na dłuższy czas i bywają okresy, kiedy my bardzo potrzebujemy tych naszych partnerów do tego, żeby znaleźć gości do hotelu, czy dostarczyć tam tych gości poprzez systemy rezerwacyjne. Ale oczywiście to jest pewna gra i hotele, które mają podpisane umowy, muszą prowadzić we własnym zakresie tak zwany revenue management, zarządzanie przychodami, w ramach którego powinni wyczuwać, co się dzieje na rynku i kiedy te kanały dostępności dla OTAs, czyli Online Travel Agents, otwierać szerzej, a kiedy je przymykać, kiedy są w stanie same dostarczyć gości do swojego hotelu, bo coś się dzieje w mieście, bo jest duże zapotrzebowanie, bo same są sobie w stanie poradzić z wypełnieniem systemu rezerwacji, a kiedy są przestoje, martwe okresy, nie ma dużo gości, bo i pytanie, wtedy należy wspomagać. Czy hotele nie za bardzo uzależniają się od takich platform? No, po prostu one trochę nie mają. I tak trzeba płacić. One tak? Trochę nie mają wyboru, dlatego że nowe technologie, jak mówiliśmy, są powszechne w tej chwili. To jest dostęp do systemu rezerwacji, jest czymś, co jeszcze parę lat temu nie było tak powszechne. Dzisiaj goście mogą sobie swobodnie wybierać kanały rezerwacyjne, poprzez które się logują do hoteli i robią rezerwacje. Ale hotel ma możliwość sprawnie tym zarządzać. Ja już nie chcę tutaj wchodzić, bardzo wkraczać w kuchnię, ale przecież ten revenue management polega na tym, żebyśmy my pozyskiwali gościa po jak najmniejszym koszcie też. Czyli musimy prowadzić pewnego rodzaju grę. Sprzymierzamy im, są naszymi partnerami, ale musimy uważać na to, jak i kiedy wykorzystujemy ich. Żeby w pewnym momencie ogon nie zaczął machać psem. A proszę powiedzieć mi jeszcze na koniec, bo prowadzimy taką akcję 100 lat polskiej gospodarki. W tym kontekście chciałem pana zapytać, jakie widzi pan, nie wiem, wyzwanie, czy największe wyzwanie, czy wyzwania stojące w tej chwili przed Polską? Może w kontekście nawet 100 kolejnych lat, tak? Ja myślę, tak globalnie patrząc, no świat się bardzo zmienia i obserwujemy ogromne zmiany w tej chwili w gospodarce światowej. Polaryzują się pewne regiony świata, gospodarka amerykańska, Unii Europejskiej, chińska, dalekowschodnia. Ja myślę, że takim wyzwaniem dla Polski jest umiejętne znalezienie się w tej konstelacji różnych silnych gospodarek czy systemów gospodarczych, bo już nie mówimy o pojedynczych krajach, ale o systemach. Znalezienie miejsca, które będzie perspektywiczne i optymalne dla dalszego rozwoju Polski. Bardzo Ci panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem pan Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu, jednocześnie prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11:00 w Rzecz o Biznesie.